Witam wszystkich Państwa. Nazywam się Rafał Stępień. Jestem naczelnikiem Wydziału Wsparcia Informatycznego i Monitoringu w Departamencie Działań Premiowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I chciałbym Państwu krótko przedstawić informacje na temat wnioskowania o pomoc, głównie, że tak powiem, przez Państwa, czyli przez pełnomocników i doradców. Bo Państwo jako doradcy będą mogli wnioskować o przyznanie pomocy dla wnioskodawcy właśnie za pomocą funkcjonalności pełnomocnictwa. Na początku przedstawię Państwu kilka takich podstawowych informacji dotyczących zasad wnioskowania w ogóle o pomoc w ramach interwencji planu strategicznego. Najważniejsza informacja, wnioski składane będą tylko elektronicznie poprzez platformę usług elektronicznych ARiMR. Nie ma możliwości składania, wnioskowania o pomoc, nie wiem, pocztą czy osobiście. Co do zasady, wnioski składane są tylko elektronicznie. Kolejna rzecz, każdy wnioskodawca musi już w momencie składania wniosku o przyznanie pomocy posiadać numer ewidencji producentów. Także przed całym procesem wnioskowania o pomoc, jeżeli ktoś nie ma numeru producenta, musi się udać do biura powiatowego, nadać sobie ten numer i dopiero wtedy będzie mógł wnioskować o pomoc w ramach interwencji planu strategicznego dla WPR 2023-2027. Kolejna rzecz, no na wnioskach nie będzie konieczności uzupełnienia danych identyfikacyjnych wnioskodawcy, no bo te dane będą zaczerpnięte właśnie z wspomnianej powyżej ewidencji producentów, więc o tą czynność jakby wnioski będą, powiem, szczuplejsze, tak? Nie będą musieli Państwo wypełniać informacji tak naprawdę tych, które agencja posiada. No i ta rzecz, która Państwa tak naprawdę chyba najbardziej interesuje w tym momencie. Wniosek może złożyć pełnomocnik, w tym doradca. O tym, o zasadach dokładnie, jak to wygląda, powiem za chwilę. Tak jak wspominałem, jakby składanie wniosków przez doradcę, czyli przez Państwa, będzie wykorzystywany właśnie cały panel ustanawiania pełnomocnictw. Ale to o tym powiem za momencik. Kolejna rzecz, która może być nowością w stosunku do tego, co może nie co było do tej pory, ale co Państwo się jakby spotykali, składając jakiekolwiek dokumenty przez drogą elektroniczną. Także wprowadzono taką zasadę ponownego uwierzytelnienia. Jakby to tak bardziej obrazowo Państwu opowiedzieć, to jest jakby ponowne uwierzytelnienie, jakby zastępuje podpis na jakimś piśmie, tak powiedzmy tak bardziej obrazowo. Także w przypadku wysyłania jakichkolwiek dokumentów do agencji, ale pism jakiś, tak, to nie dotyczy samego procesu składania wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność. Ten proces składania wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność nie będzie wymagane to ponowne uwierzytelnienie. Natomiast w przypadku wysyłanie na przykład do agencji, nie wiem, jakiejś odpowiedzi na jakieś pismo z agencji, to wtedy takie ponowne uwierzytelnienie będzie wymagane i to jest nic innego po prostu jak wpisanie jeszcze raz swojego loginu i hasła przez tą osobę, która danej czynności będzie dokonywała. Następny punkt, korespondencja między agencją i wnioskodawcą, oczywiście no tylko elektronicznie poprzez platformę usług elektronicznych agencji. Tutaj też nie będzie żadnego przesyłania korespondencji pocztą czy tam, nie wiem, osobistego odbioru, powiedzmy. Formularze WOP oraz biznesplanu przygotowane będą również w PUE i te formularze będą zawierały jakieś tam podstawowe sprawdzenia związane z poprawnością wypełniania i czy wszystkie wymagane pola są wypełnione, jakoś będzie badana spójność tych pól, tak, jakieś matematyczne taka weryfikacja matematyczna, powiedzmy. Kolejna rzecz, oczywiście terminy na złożenie tam wniosków, korekty do wniosku, wyjaśnień, to będzie wszystko pilnowane przez PUE. Krótko mówiąc, jeżeli jakiś termin upłynie, no, także automatycznie w PUE agencji nie będzie możliwości, powiedzmy, użycia pewnego przycisku. Przykładowo, nie wiem, będzie przycisk wyślij korektę, to jeżeli tak, to jeżeli na przykład minie ten termin na dostarczenie do agencji tej korekty, to taki przycisk będzie wyszarzany, nie będzie dostępny.
No i tym samym nie będzie możliwości złożenia takiej korekty po terminie. Kolejna rzecz. Pełnomocnik. I teraz jakby Państwo jako doradcy będą uczestniczyli w tym procesie wnioskowania właśnie z panelu, że tak powiem, pełnomocnika. I teraz tak, Państwo jako, także traktowani będą jako pełnomocnicy, powiedzmy sobie tak dla uproszczenia, także też Państwo muszą mieć konto w PUARIM, tak? Jeżeli go Państwo nie posiadają, no to oczywiście trzeba sobie takie konto stworzyć, a jeżeli Państwo mają na przykład dostęp do Ajaxa Plus, to na pewno Państwo mają, więc to jest ten sam login i hasło. Nie ma konieczności tworzenia konta w PUE, jeżeli Państwo mają dostęp tam do Ajaxa, do IRZ-u i do jakichś innych systemów agencji, jest to to samo, ten sam login i hasło, czyli to samo konto. Kolejna rzecz, oczywiście Państwo nie muszą mieć na danego numeru EP, tak, żeby występować w czyimś imieniu. I ważna rzecz, tego tylko wnioskodawca ustanawia pełnomocnika w ramach danej sprawy. Czyli tak naprawdę to wnioskodawca wskazuje, że to pani mają być w jego konkretnej sprawie tym pełnomocnikiem czy doradcą. No i tylko oczywiście wnioskodawca może takie pełnomocnictwo odwołać. To już, o, wyprzedziłem kolejny punkt. Kolejna rzecz, to też Państwa powinno zainteresować, właśnie ten zakres pełnomocnictwa. I on jest określany właśnie przez wnioskodawcę. I tutaj na przykład może być możliwość samego wypełnienia wniosku bez jego przesłania, czyli to, co Państwa może najbardziej interesować, czyli Państwo tylko wypełniają wniosek, a już sam proces wysłania tego wniosku do agencji, tak, wykonuje wnioskodawca. Oczywiście może to być wypełnienie i złożenie wniosku, może to być podgląd jakby całej korespondencji, może to być również umożliwienie pełnomocnikowi udzielania odpowiedzi na korespondencję z agencji. Także ten zakres pełnomocnictw jest dosyć obszerny i dosyć tak rozdrobniony, tak, żeby każdy krok, powiedzmy też małe kroki, mogły być realizowane przez danego pełnomocnika. Oczywiście korespondencja, jak tak samo również analogicznie jak między wnioskodawcą i pełnomocnikiem, tylko elektroniczna przez PUE. Korespondencja będzie wysyłana zarówno do wnioskodawcy, jak i do pełnomocnika. Kanały komunikacji, tak, czyli krótko mówiąc, czy Państwo chcą otrzymać powiadomienie na przykład na e-mail lub na SMS-a, tak, na telefon, że jakaś korespondencja wpłynęła. Oczywiście Państwo będą takie kanały komunikacji jako pełnomocnicy określali w momencie wejścia do danej sprawy, tak? Tam trzeba wybrać jeden kanał komunikacji albo SMS, albo e-mail. No i dzięki temu będą Państwo mieli na bieżąco informację o wpłynięciu jakiejś korespondencji. To no, do Państwa jako pełnomocnika. I oczywiście terminy wszystkie, tak, będą liczone od odczytania, nazwijmy to tak, do uproszczenia korespondencji przez pełnomocnika, a nie przez wnioskodawcę, tak? Bo skoro oni obaj otrzymują jakby informacje i korespondencję w sprawie, także tylko czytanie przez pełnomocnika jakby będzie od tego momentu będą liczone oczywiście wszystkie terminy. To tak w skrócie wszystko. I to jest taki krótki, bardzo prosty diagram, jak to będzie wyglądało tak naprawdę w systemie informatycznym, czyli w tym PUE, tak? Także jak tu Państwo widzą na początku, mamy jakby dwóch aktorów, że tak powiem, tak? Wnioskodawcy i pełnomocnik. Czyli wnioskodawca najpierw się loguje do PUE i tworzy sprawę, tak? Czyli taką wersją roboczą wniosku w ramach danej interwencji. Następnie wpisuje dane pełnomocnika, jego imię, nazwisko, PESEL, dodaje jakieś ewentualne załączniki, na przykład, nie wiem, z pełnomocnictwem i wybiera ten zakres pełnomocnictwa, o którym wspomniałem. Także wypełnienie wniosku, wypełnienie i złożenie, składanie pism i tam będą jeszcze różne inne możliwości do wyboru. I wnioskodawca zatwierdza taki zapisuje w tym swoim panelu takie informacje i wtedy wchodzi, że tak powiem, pełnomocnik, który loguje się do PUE, oczywiście bez konieczności posiadania numeru EP. Weryfikacja jakby jego danych identyfikacyjnych będzie odbywała się poprzez węzeł krajowy. I wtedy on już widzi
w których sprawach, że w danej sprawie, w danej interwencji, w danej sprawie został wskazany jako pełnomocnik i będzie od razu mógł, będzie wiedział, że w ramach tej interwencji został wyznaczony do złożenia, czy tam do złożenia wniosku, czy do wypełnienia wniosku. No i tak naprawdę wchodzi w daną sprawę, no i wypełnia ten wniosek zgodnie z przyznanym pełnomocnictwem i albo wysyła, albo nie wysyła, albo zapisuje. I tak naprawdę na tym funkcjonalność pełnomocnika, czy tam doradcy w PUE się kończy. Jak Państwo widzą, jest dosyć prosta i intuicyjna. Także dziękuję Państwu za uwagę i oddaję głos kolegom.